Witam Was serdecznie. Dzisiaj znowu poskaczemy trochę w czasie. Niekoniecznie w przestrzeni, bo będziemy w jednym miejscu. Bez żadnej teleportacji, po prostu będzie inaczej. Ale u mnie za każdym razem jest inaczej, więc po prostu jest jak jest. Standardowo. Druga wojna światowa. Niestandardowo. Druga połowa XIX wieku. Czyli piknik militarny w porcie Andenham koło Assendelft, czy gdzieś tutaj. W każdym razie element twierdzy Amsterdam dzisiaj nas wezwał i jedziemy zobaczyć, co mają do zaoferowania. Także do zobaczenia na miejscu. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. No to ciao. Muszę to nagrać teraz. Military police. Hello. Can I record? Sorry? Yeah, of course. No, yeah? Yeah, no problem. Super. Can I get the tickets? Thank you very much. Thank you very much. Enjoy your visit. Thank you very much. Okay. Super. Okay. Thank you. Wow. So nice. Thank you though. Awesome. Oh, jejcie. Amerykański żołnierz w uniformie, jeden drugi. Osprzęt. Ambulans. An officer. Thank you. Szpital polowy. No, no bo tam stał ambulans. Apteczki, pierwsza pomoc, agrafki, patrz Edyta, agrafki na tym, na blistrze. Wszystko co armia potrzebowała i nosze. I nocnik. No co, nocnik strategiczna rzecz. Nosze. No. To jak na kroplówkę. Tam też na zewnątrz masz nosze i młotek do usypiania. Do usypiania? No. Poważnie, nie? No, oczywiście, że nie. Ale jak komuś jebnie w łeb, no to uśpi, no nie? Kącik niemiecki. Jest tu jakaś Grecjan. Ojej. Moja ulubiona zabawka. It's beautiful. Ha. O. Oryginalny MG42 z Austrii. MG42. Aha. Original firing. Uh-huh. It's ok firing. Ah, it's still working? Yes, still working firing, yes. Oh yeah. Yes. Tak sobie niemieccy żołnierze odpoczywają. Woda w czajniku, garnek z zupą. Najzabawniejsze jest to, że oni rzeczywiście gotują tą wodę w czajniku.
niemieckie uniformy. BMW. MG42 nadal mnie po prostu rozwala. Taki inny świat, totalnie oderwany. Jeepek dopuszczony do ruchu, ale to już jest powojenny. Wojna na całego. No. Kolejny MG. 42. Tak. Pięknie. Czego nie można powiedzieć o tym hełmie albo użytkowniku tego hełmu, bo on raczej nie przeżył. No i sklepik. Każdemu wedle potrzeb. Czapeczki, mundury, flagi. Tak jest, można kupić. Beretkę chcesz mi kupić? Nie. Beretki nie. Proszę bardzo, klocki chodzi też można kupić. O. Bardziej popularne niż Lego. No to moi drodzy, skończyliśmy wstępnie zwiedzanie piknika. Teraz idziemy zwiedzać Ford. Ford on the Ham. I tam za fortem strzelali. I idziemy pozwiedzać Ford, a potem jeszcze czekają nas zwiedzanie części z samochodami amerykańskimi. Jeszcze jeden kawałeczek, także... Tar? Okej, dziękuję bardzo. I idziemy sobie pozwiedzać. Zobaczymy, jak to było w XIX wieku. Także... No to bądźcie z nami. No to jesteśmy teraz wewnątrz fortu. Z czasów II wojny światowej lądujemy w końcu XIX wieku. Ale podróże w czasie to moja specjalność, jak się okazuje. Kantyna oficerska. No i widać, że wszystko jest takie no bardziej dopracowane, bardziej eleganckie. Łącznie z kozą. Ale tak, ma to sens. No i oczywiście, jakby ktoś nie widział, kantyna, drzwi numer 9. Termometr, barometr, wszystko jest. I w takich to warunkach oficerowie sobie spędzali czas. Mm-hmm.
kazamata, karabin, jeden, drugi, do obrony podwórka. Tak się pilnowali tych, co piją kawę. Jak ktoś wszedł na tył fortu po czymś takim, no to jest atrapa, ale czymś takim się strzelało, wypraszało proszonych. Ale widać, że tu uchwyty i inne rzeczy są jeszcze oryginalne. No, postarali się. No tak wyglądały oryginalnie te zabawki. Pomysłowi to byli, to trzeba przyznać. A tutaj sypialnia. Mało prywatne miejsce dla 20 kilku osób. Stojaczek na broń. No tu też. Drzwi otwarte. I tak to wygląda. Enemies on the right side falling back, reorganizing! Ubity. Strzelają tam, gdzie byli. No, zmartwychwstał. Cud! Się Kościuszkowiec widzisz przeplątał. Right,
A tutaj jest oddział Wojska Polskiego. Nie wierzę. Hello. Hello. Anybody speak Polish? Hey, Polish uniform, so that's why. Some of us speak a little. I saw Polish eagle because I'm from Poland. That's why I come. Grzegorz Będzisz-Tikiewicz. Yes, perfect, really perfect. Amsterdam zwiedzony nad wyraz wnikliwie. Piknik historyczny też. Tak, to jest dom prywatny. Ktoś po prostu użyczył łąki. I warto było. Tak jak powiedziałem, pasjonaci, a to nie musi być wtedy duże, włożyli kupę serca w to wydarzenie, naprawdę świetnie się bawiliśmy, więcej takich. Hej! Edyta? No i tą papugą na ramieniu kończymy dzisiejszą wycieczkę. Do zobaczyska następnym razem. Dzień pełen niespodzianek, naprawdę. Łącznie z papugą na ramieniu. Ostatnia rzecz, której bym się spodziewał na pikniku militarnym. Także było fajnie. Do zobaczyska.